Bosmana Dziżyno, Bosmana Dziżyno, kajak wędkarski Moskwa TV prosi. Freud zobaczy, o, nie ma kog de Leona, więc nie szanuje tej muchy. Zobaczcie, jak mało dubbingu Agnieszka tak naprawdę nawija na nić. Zdradziliśmy go przy okazji Hit Evena. Szyja jest bardziej chyba taka rosochata. Witam serdecznie wszystkich z tej strony. Aga. I Jarek Kubale, tu Hola Fly Fishing, jesteśmy na Mierzei Wiślanej i to kolejny sezon Morskiej Muchy, Morskiej TV i w tej serii pokazujemy Wam różne wzory krewetek na trocie. No i tym razem będziemy mówić o krewetce, która nazywa się... Laser Shrimp. Tak, ma takie niebieskie laserowe oczka i jest związana z dosyć drogiego materiału, który nazywa się... Coq de Leon, czyli pióra pochodzenia z takich hiszpańskich kogutów. No, świetny rysunek mają, niesamowity, taki bardzo bogato nakrapiany. To jest dosyć stara rasa kogutów, materiał nie jest tani. W jednym z ostatnich odcinków pokazywaliśmy Wam muszkę, która się nazywa Hit Even i ona używa... Te muchy będą dosyć podobne, Laser Shrimp i Hit Even, tylko Hit Even jest zrobiony z tańszej wersji koguta, czyli taka chińska, indyjska kapka. Jeżeli przypadkiem w domu zawieruszył Wam się Coq de Leon i macie z niego kapkę, no to bardzo polecamy ten wzór, bo jest po prostu śliczny i również skuteczny. My pamiętamy, skąd go wytrzasnęliśmy? Z sieci. Laser. Ten wzór? No, podejrzewam, że tak. Z sieci. To nie jest nasz, broń Boże, wzór, ale gdzieś nam musiał zaimponować. No i dobra, materiałowo. Agnieszko, opowiadaj, co tam mamy w materiałach. Mamy hak, opowiedz jaki. Hak NS122 Light Stinger firmy Arex. Fajny taki gięty kształt. Warto właśnie na takim haczyku to zrobić. Rozmiar muchy to 4. Muszka może być wykonana w zasadzie od 2 do 8. Pamiętajcie, im mniejszy rozmiar, tym bardziej się sprawa komplikuje. My polecamy Wam zacząć wykonywać to na rozmiarze 4. Nitka brązowa w kolorze Camel 6.0. Tak, możesz od razu mi tam gdzieś znaleźć czerwoną i... Czerwona nitka, dobrze. Na zakończenie. To ja szukam sobie czerwonej nitki, a ty opowiadasz o kolejnych etapach. Na haku mamy ołów, żeby dociążyć muchę. I zaczynamy od umieszczenia piórka. To jest boczne, tak? Flank? Tak, flank też boczne. Dokładnie. Czy zaakceptujesz wariantowo pomarańczową nitkę, ponieważ czerwonej w naszych... Poproszę czerwoną z tego pudełeczka. A, tutaj. Widać teraz, kto tu muchy tak naprawdę wiąże, a kto zajmuje się głównie opowiadactwem o nich. Aczkolwiek dwie te funkcje są bardzo ważne w naszym projekcie Tuchola. A ja dalej szukam Big Fly, to na duże muchy. Okej, okay, no. Czy taka będzie dobra? Perfekt. Będzie świetne. Ma się to wyczuć jeszcze. Dobra. Okej, okay, odrobina kraftfuru cielistego. Czyli ta muszka wiąże, łączy materiały syntetyczne i materiały naturalne. Tak jest. A według Ciebie ten Coq de Leon da Ci się czymś zastąpić w tej muszce? Czy... No, nieszczególnie ze względu na rysunek. Jest dosyć niepowtarzalny. A wiesz, dlaczego o tym mówię? No? Bo pamiętam, że pierwsze warianty tej muchy wykonaliśmy z czymś innym chyba niż Coq de Leon. Nie wiem, czy to nie był... Jakiś taki miękki kogut gryzli. Też, aha. Tak kombinuję od biedy, bo coś mi się przypomina, że na początku, zanim kupiliśmy właśnie tą kapkę Coq de Leon, to mieliśmy takie miękkie piórka w kolorze gryzli, czyli jarzębiate takie. To jest bardzo taki też ważny kolor w materiałach muchowych. Próbujcie. No chyba, że dokładnie, tak jak mówię. No to... Im będzie miało ciekawszy rysunek, tym fajniej. To nie jest, że ta mucha będzie gorzej działać, że ona nie złowi ryby. To nie jest tak, że troj zobaczy, o, nie ma Coq de Leona, więc nie szanuje tej muchy. Nie, to bawcie się flytyingiem. A materiał to teraz? Senio Laser Hair. Świetny dubbing, który pozwoli Wam wykonać taki ogonek krewetki, który tak naprawdę jest jej aparatem gębowym, czyli Shrimp Mouth. Utworzyłaś pętlę z nici i w tą pętlę teraz troszkę dubbingu pójdzie. Dubbing to nic innego, słuchajcie, jak takie pocięte różne materiały syntetyczne, naturalne. Tak, czasem jest niejednorodny, zmieszane, naturalne. Bardzo często miesza się naturalny z materiał syntetykiem. I teraz dubbing twisterem, czyli takim przyrządem do skręcania tej nitki, uzyskujemy taki właśnie, to się nazywa dubbing brush przecież w tym momencie. Musimy wyczesać te
promienie uwięzione. Niezastąpiony rzep velcro. I teraz po to właśnie się robi pętle. Otrzymujecie taki fragment materiału, który możecie łatwo owinąć wokół trzonka. No i teraz tu pierwszy ważny element laser shrimp, laserowej krewetki. Będzie miała bardzo wyraźny czerwony właśnie taki akcencik w okolicach pyszczka. Ok, odcinamy to i teraz... Czyli co, mamy ten aparat gębowy, shrimp mouth jest tak, zrobiony. Tak, montujemy oczka. Oczka, jak widzicie, tutaj też laserowe, niebieskie. Homemade. Homemade, czyli jak zwykle żyłka, koralik, klej UV. Albo możecie również kupić gotowe shrimp eyes. To chyba Duńczycy produkują, prawda? Tak. A, to się nazywa Easy Shrimp Eyes nawet. Tak. One są dosyć fajne, bo mają taki grzebyczek na końcu, który pozwala wam zamocować je mocno. Jeżeli nie macie Easy Shrimp Eyes'ów i macie takie własnej produkcji jak my na przykład, musicie je mocno zamontować, dodając trochę kleju. I to załatwi sprawę. One wtedy naprawdę będą mocno tam siedzieć. Tak, ale też pewnym rozwiązaniem jest po prostu takie narzędzie, kiedy tutaj są takie ząbkowane powierzchnie, to można żyłkę sobie schwycić, zacisnąć mocno i wtedy też się robi takie prążkowanie, które, takie żebrowanie, które jeżeli będzie w tym miejscu i złapiemy je nicią, to trudniej będzie temu oczku się wysunąć. Mhm. Tylko oczywiście robimy to bliżej. Tak, tak, bo no teraz tylko pokazałam na końcówce, jasne, nie? Jasne. Ok, czyli tak, zbędny materiał z oczek zamontowanych tak na krzyż odcinamy. Troszkę kleju. Troszkę kleju. Ok, no i teraz pewnie będzie... Teraz dajemy drugą porcję kraftfuru. Mhm. Fajnie, jakby był w innym kolorze. Przywiązujesz troszeczkę dłużej niż ostatni fragment materiału. W sensie najdalszy fragment materiału, czyli będzie tak ona stopniowo się skracała. Ok. Ten materiał widzę, który zostawiasz też do połowy, nawijasz, żeby utworzył klinowate ciałko. Żeby już mi budował, powiedzmy, tą powierzchnię ciałka, nie? Tak, pamiętajcie, że krewetki generalnie mają to do siebie, że powinny mieć ciałko takie w kształcie marchewki. Gwiazda materiałowa, czyli? Czyli coq de Leon. Coq de Leon. Usunęłam puch tutaj z dolnej części pióra. I to jest siodło, szyja? Siodło, to jest siodło. Siodło. Siodło koguta rasy coq de Leon. Kolory wam nie powiem, bo tam są jakieś hiszpańskie, jakieś dark pardo. To jest chyba naturalny, niebarwiony, prawda? Mhm. Okay, czyli przywiązujemy za końcówkę pióra. Mhm. Fajne, nakrapiane, długie promienie. Nić wędruje na blisko oczka i teraz... Można zacząć nawijać dubbing, czyli tutaj u nas to będzie teraz Prism SLF, w kolorze. Kolor Chocolate Brown. Mhm. Można zacząć nawijać stąd, a można nawijać w te i nazad, tak? Mhm. Wtedy, no to jest taki fajny większa tip, kontrola, nie? Żeby lepiej kontrolować kształt. Tak. Można to zrobić za jednym podejściem, ale jeżeli sobie będziecie budować to po kolei w prawo, lewo, to jest łatwiej zapanować szansa nad ilością i nad kształtem. Zobaczcie, jak mało dubbingu Agnieszka tak naprawdę nawija na nić. Pamiętajcie, że jeżeli tutaj musicie naprawdę co chwilkę poprawiać jego położenie na nici, bo jeżeli będziecie robili to zbyt taki luźny sposób, to wyjdzie wam... Jakieś dziury mogą powychodzić, może on w ogóle się tam wyszarpać cały, nie? Mucha będzie wyglądała jak kołtun generalnie. I znowu, czy złowi rybę? Pewnie złowi, ale no można wszystko robić byle jak, ale po co? Ok. Czy jeszcze troszeczkę dubbingu? Mm-hmm. Sporo gotujcie, to ci powiem, że żeś mnie zaskoczyła. No, musi być co mieć wyczesać, jasne, nie? Jasne. Dobra, nawijamy. Nawijamy coq de Leona. Jak widzicie, szczypce do jeżynek nie są tu wcale potrzebne, ponieważ pióra są tak długie, że spokojnie poradzicie sobie palcami. Założę się, że Agnieszka właśnie tutaj wychodzi z kadru, przynajmniej z jednego kadru. Materiał pewnie już, to piórko jest naprawdę długie.
Speje też mają takie długie stosiny, nie? Mhm. Wiele z nich ma. Widzicie, to są specjalnie hodowane rasy kogutów na potrzeby muszkarstwa. To jest niesamowite w ogóle. Okej, znowu podobnie jak w przypadku chyty Wena, który był w jednym z ostatnich odcinków. Widzicie, że mucha w obecnym, na obecnym etapie wygląda, jakby ją trafił piorun. Jak wrzucicie ją do wody, to rybie to nie będzie przeszkadzać. Bardziej będziecie mieli problem z zamknięciem jej w pudełku. Chyba, że to będzie karton do butów. Tego nie... Chyba, że mamy nowe buty. Koniec żartów. Jest fajny patent na to, żeby muszka zgrzeczniała i miała bardziej opływowy kształt. Zdradziliśmy go przy okazji Hit Evena. Teraz nie będziemy tego zdradzać. Zapraszamy do odcinka, w którym opowiadaliśmy wam, jak zrobić muchę Hit Even. Gdzie jest moja czerwona nić? A, czerwona nić tutaj blisko. I teraz powiedz, jaka funkcja tej czerwonej nitki tu tak naprawdę? Tylko i wyłącznie estetyczna. No ta muszka jest w ogóle mocno estetyczna. Coup de Leon, parę różnych dubbingów tak naprawdę. Ona cieszy zdecydowanie oko. Jedna chyba z najładniejszych krewetek, w sensie wzorów krewetkowych, jakie kojarzę. Co do trudności, jak ją oceniasz? Nie jest mocno trudna, raczej średnia. Złożona elementowo, ale... Trudna materiałowo, w sensie ich dostępności i zdobycia ich. Ale jak to wygląda później w pudełku? Wyczesywanie teraz rzepem. Zwykłe welcro, haczykowaty element. Pamiętajcie też, że jeżeli chcecie zobaczyć więcej wzorów much, również morskich, zapraszamy na nasz kanał To Hola Fly Fishing. Tym razem działamy mocno dla Morskiej TV, ale również i na własnym kanale pokazujemy wam, jak wiązać muchy. A tu powoli laser shrimp, czyli laserowa krewetka. Jeszcze zostaje zalakierować główkę, żeby wzmocnić nić i węzeł. Też ci powiem, że ten Coq de Leon się nieźle kładzie. Zależy od pióra. Zależy od pióra. To jest siodło, więc ono jest nadal dosyć miękkie. Szyja jest bardziej chyba taka rosochata. Bo widzę, że nawet bez wody całkiem fajnie. Mucha gotowa. Mucha gotowa. No i tak. Tak właśnie powstał laser shrimp w serii, gdzie pokazujemy wam, jak wiązać krewetki na morskie trocie. A w kolejnym odcinku poświęconym wiązaniu morskich muszek pokażemy wam, jak stworzyć krewetkę z dubbingu, czyli SLF Shrimp. SLF to nazwa dubbingu. Prosta, fajna muszka, też bardzo skuteczna. Zapraszamy serdecznie, dziękujemy za uwagę.